To skoro nas słychać, to zaczynamy. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Mikołaj Kluczyński, jestem koordynatorem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców i witam Państwa bardzo serdecznie na 60. posiedzeniu Zespołu Roboczego do spraw recyklingu i gospodarki odpadami, który to zespół działa właśnie w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP. Informuję Państwa uprzejmie, że posiedzenie jest rejestrowane w zakresie obrazu i dźwięku, a nagrania publikowane w mediach społecznościowych na kanałach Rzecznika. Poprzez udział w posiedzeniu wyrażają Państwo zgodę na rozpowszechnianie Państwa wizerunku w taki właśnie sposób. W razie niewyrażenia takiej zgody należy zgłosić stosowną informację przed rozpoczęciem posiedzenia i wyłączyć przesyłanie obrazu we własnym zakresie. Biuro Rzecznika MŚP na dzisiejszym posiedzeniu oprócz mnie reprezentują pani Aleksandra Grzebień z Wydziału Prawno-Legislacyjnego. Dzień dobry Państwu. I pani Paulina Szkiełkowska z Zespołu Rady Przedsiębiorców. Dzień dobry. Temat naszego spotkania to pozwolenia zintegrowane na prowadzenie stacji demontażu pojazdów. Witam serdecznie przewodniczącego zespołu, pana Karola Wójcika. Witam wnioskodawcę. Temat jest omawiany na wniosek Forum Recyklingu Samochodów, którego prezesem jest pan Adam Małyszko. Witamy pana prezesa i witam wszystkich członków zespołu. No i pan prezes Małyszko przesłał nam materiał, który został Państwu udostępniony, także mam nadzieję, że się Państwo mieli okazję z tym zapoznać. I wobec tego proszę pana prezesa Adama Małyszko o zabranie głosu i zwięzłe przedstawienie problemu. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie Mikołaju. Ja myślę, że tutaj pierwszy głos to powinien pan Karol Wójcik zabrać jako przewodniczący, ale cóż, szkoda widocznie czasu. Zaprosimy pana przewodniczącego do głosu oczywiście, ale pan jako wnioskodawca myślę, że zagai. Chyba, żeby pan przewodniczący chciał wcześniej jeszcze coś tytułem wprowadzenia. Dla uspokojenia emocji tylko powiem, że absolutnie pan Adam tu jest osobą wiodącą, nie śmiem się wtrącać. Grzecznie słucham. Dziękuję bardzo. To prosimy o przedstawienie. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Dziękuję bardzo. 60. posiedzenie, to może być jubileuszowe, zerknąłem z najwięcej posiedzeń związanych z gospodarką odpadami. Na drugim miejscu są podatki 47, ale jeszcze 13 posiedzeń wyprzedzamy z tym tematem. To i dobrze, i źle, bo dobrze, że tym się zajmujemy, a źle, że tak dużo jest problemów. Jeden z tych problemów, który zgłosiłem, jest właśnie taka akcja skierowana przeciwko generalnie ograniczenia liczby porzuconych odpadów niebezpiecznych. W ramach tej akcji ministerstwo zinterpretowało przepisy, które obowiązują od wielu lat, w zasadzie od roku 2014, czyli prawie już od 10 lat, że miejsca magazynowania odpadów, miejsca zbierania odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 50 ton, czyli o pojemności takiego magazynu powyżej 50 ton, należy traktować jako pozwolenie zintegrowane. I w zasadzie te pisma, które zostały rozesłane do wszystkich wiosiów, ażeby zweryfikować wydawane decyzje, skontrolować, przejrzeć, wydaje się, że nie powinny dotyczyć stacji demontażu pojazdów. Jednak okazuje się, że w międzyczasie, historycznie, zaraz przedstawię, jak to wyglądało historycznie, zakwalifikowano nieprawidłowo w mojej ocenie, nie tylko w mojej ocenie, działanie w stacji demontażu jako działanie fizyczno-chemiczne. My takich działań nie robimy, nikt w Europie takich działań nie robi. Natomiast zinterpretowano, że są to działania fizyczne lub chemiczne. Stąd też powstał problem, że instalacje typu stacja demontażu należy kwalifikować według ministerstwa do instalacji podlegających temu rozporządzeniu. I żeby dodać jeszcze tutaj pikanterii, to nie jest to tylko w stosunku do małych stacji, ponieważ na ostatnim spotkaniu z ministerstwem Departament Instrumentów Środowiskowych, jak i również Departament Gospodarki Odpadami, no, zgodnie stwierdzili, że spełniając minimalne wymaganie dla stacji demontażu, gdzie określona jest pojemność, może nie wyrażona w metrach sześciennych, ale metrach kwadratowych, w każdym wypadku zapewnia możliwość magazynowania powyżej 50 ton na dobę. To powoduje, że firmy otrzymują ostrzeżenia z WIOŚ-u,
I takie zaczynają być pisma sprawdzające, czy przedsiębiorcy prowadzący stację demontażu posiadają stosowną decyzję, grożąc jednocześnie cofnięciem, wstrzymaniem tej działalności. Ja bym chciał teraz poprosić chwilkę o prezentację, wprowadzę historycznie, jak to było, dlaczego jesteśmy w tym, a nie innym miejscu. Bardzo bym prosił o udostępnić pulpit lub też Państwo już kilka slajdów, dosłownie to. Tak, to jest niedługie. Nie jest już puszczamy. Proszę kolejny, bo to jest mniej istotny. Już sekundkę tylko. Przewinąć, bo to jest w PDF-ie. Tak, historia. Cofniemy się, 2004 rok, cofniemy się. Tak, rok 2004. Trwają prace nad ustawą recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji i pojawia się pierwsza wzmianka o pozwoleniach zintegrowanych. Wówczas rząd chciał, ażeby wszystkie stacje demontażu posiadały pozwolenie zintegrowane. Niestety, ale nikt w Europie pozwoleń dla stacji demontażu zintegrowanych nie wymaga. W związku z tym po długich dyskusjach, argumentacji wycofano się i wprowadzono również możliwość ustawą z 2005 roku, 20 stycznia, wprowadzenie stacji demontażu na podstawie decyzji sektorowych, czyli tych, nazwijmy to, prostych. W roku 2008 na ekoportalu ukazuje się wskazówki dotyczące dyrektywy IPPC, z której jednoznacznie również wynika, że demontaż pojazdów nie podlega procesom fizyczno-chemicznej obróbki. Czyli tam nie zachodzi potrzeba uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych. Jest opisany proces D9. Całość wyjaśnień jest na stronie ekoportalu, natomiast ja wybrałem tylko te istotne fragmenty. Jest opisany proces D9, który jest fizyczno-chemiczną obróbką i jest podsumowanie tej dyrektywy IPPC, czyli wcześniejszej dyrektywy, że tak naprawdę proces D9, czyli fizyczno-chemiczna obróbka, nie dotyczy demontażu, czyli tego wstępnego przetwarzania pojazdu wycofanego z eksploatacji, czy też innych odpadów, które są poddawane procesowi wstępnego przygotowania do dalszych procesów recyklingu odzysku. I to jest definicja też procesu fizyczno-chemiczna, która właśnie potwierdza, że to jest proces D9 lub inne procesy wymienione w załączniku, ale to zawsze jest unieszkodliwianie, a nie odzysk w procesie R12, który my prowadzimy. Przejdziemy kolejny slajd. Rok 2012 wskazuje się projekt rozporządzenia i tu znowu mamy takie chcielstwo nazwę, czyli nadregulacje do tego, co jest w dyrektywach zapisane. Czyli rząd proponuje, ażeby każdy rodzaj przetwarzania był kwalifikowany do pozwoleń zintegrowanych. Każdy rodzaj przetwarzania odpadów niebezpiecznych oczywiście. Po długich konsultacjach, po różnych pismach do różnych osób ze strony stowarzyszenia udaje się nam zapisać w tym rozporządzeniu wszystko to, co jest w dyrektywie. Czyli wszystkie procesy od literki A do literki chyba tam K zostaną wymienione. W tym między innymi proces obróbka fizyczno-chemiczna. Ale ponieważ proces obróbka fizyczno-chemiczna nie podlega pozwoleniu zintegrowanym według wcześniejszych wyjaśnień do dyrektywy IPPC, jesteśmy spokojni, wszystkie urzędy wydają sektorowe decyzje w międzyczasie i jakby nie widzimy problemu. Natomiast w roku 2016 na stronie ekoportalu, nie podpisany kto to tam to umieścił, pojawia się taka interpretacja, że proces fizyczno-chemiczny należy czytać jako proces fizyczny lub chemiczny. I tu się pojawia znowu to chcieństwo nad interpretacją przepisów unijnych, czy poprzez rozdzielenie procesu fizyczno-chemicznego i podzielenie go na fizyczny lub chemiczny, tam się tłumaczy, że przecież proces ręcznego demontażu to jest działanie fizyczne, coś tam robimy, fizycznie przesuwamy, czy demontujemy, w związku z tym należy traktować stacje demontażu jako te, które powinny uzyskać pozwolenie zintegrowane. Większość urzędów marszałkowskich nie przyjmuje tej wykładni, tej interpretacji,
konsultując z prawnikami, w dalszym ciągu nie zmienia, wydaje decyzje sektorowe dla wszystkich stacji demontażu, bez względu na to, czy przetwarzają powyżej 10 ton na dobę, bez względu na to, czy magazynują powyżej 50 ton pojazdów przed procesem dalszego demontażu. 2017 rok odpowiada też ministerstwo na pismo jednej ze stacji demontażu, które również potwierdza to, co było zapublikowane na stronie tego portalu, twierdząc, że jest to działanie fizyczno-chemiczne. I tylko jeden urząd podkarpacki trzyma się tej wykładni, ponieważ no, dostał na piśmie bezpośrednio ten prowadzący stację demontażu, który o to zapytał. Tak więc mamy na dzisiaj taką sytuację, że w zasadzie tylko województwo podkarpackie wymaga tych pozwoleń zintegrowanych. Pozostałe województwa nie stosowały tej wykładni i wydawały decyzje sektorowe, jak również te, które były decyzje zmieniane w tym czasie 2020-2024 w związku z ustawą z 2018 roku. Poproszę kolejny slajd. I mamy właśnie rok 2018. Według danych, które sprawdziłem, 99% stacji demontażu w tym czasie posiada zezwolenie sektorowe. Tylko kilka stacji posiada zintegrowane w związku głównie z tym, że prowadzi jednocześnie instalacje strzępienia. No i rozpoczyna się proces uzyskania kilku stacji, chyba dwóch czy trzech w województwie podkarpackim. W związku z tym, że chciały przetwarzać większe ilości, w związku z tym urząd stwierdził, że należy uzyskać pozwolenie zintegrowane. W jednej stacji proces trwał 4 lata, w drugiej proces trwa dalej również 4 lata. Jedna ze stacji widzę, że uzyskała już dwie chyba decyzje, nie prowadząc strzępiarki jednocześnie, żeby to było jasne. Natomiast te zapisy, które są w tym pozwoleniu, no są dużo trudniejsze do spełnienia i w ogóle do prowadzenia działalności, są bardziej kosztowne. Rok 2020, 5 marca, wszyscy muszą złożyć wniosek o dostosowanie właśnie tych przepisów tak zwanej ustawy pożarowej, składają wnioski. W 90 paru procentach nikt nie każe zmieniać tych decyzji na pozwolenia zintegrowane. W dalszym ciągu są zmieniane decyzje w kierunku pozwoleń sektorowych. I tu właśnie 20, przepraszam, do czerwca 2024, to jest informacja z urzędu, przepraszam, z ministerstwa, jeszcze 19% tych decyzji nie zmieniono. To jest oddzielny jakby temat, ale pokazuje, jak jest skomplikowana sprawa w ogóle wydawania czy też zmiany decyzji dla stacji demontażu. 19% ogólnie jeszcze decyzji nie zostały zmienione. Część już decyzji wygasła, w związku z tym są prowadzone postępowania o wydanie nowej decyzji, a ten przepis z 2018 roku nie został skonsumowany, bo ta decyzja po prostu przez 4 lata czy 5 nie została zmieniona. I tu właśnie dochodzimy już prawie do końca tej prezentacji. 2024 wojewódzki inspektorat ochrony środowiska rozsyłają pisma informacyjne do prowadzących stację demontażu i straszą nas tutaj właśnie cofnięciem pozwolenia, wstrzymaniem działalności na podstawie artykułu 365-8. Kolejny slajd poproszę. I to mamy fragment takiego, znaczy w zasadzie całe pismo i zacytuję tylko jedno zdanie, ostatnie zdanie. Jednocześnie zobowiązujemy do informacji zwrotnej o przewidywanych krokach mających na celu usunięcie uchybień, czyli tutaj rozumiem, że BIOŚ już stwierdził uchybienie bez kontroli. Po jej otrzymaniu sprawa zostanie rozpatrzona pod kątem dalszych działań tutejszego inspektoratu. No, szanowni państwo, otrzymując takie pismo, przedsiębiorca no, bierze za telefon, dzwoni, o co tu chodzi. Po wyjaśnieniu i uspokojeniu my wszystkim naszym członkom staramy się tłumaczyć, że sprawa jest w toku, że właśnie rozmawiamy zarówno z ministerstwem, jak i tutaj jesteśmy dzisiaj u rzecznika. Kolejne spotkanie będzie w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, żeby na razie nie podejmować żadnych, że tak powiem, niepotrzebnych ruchów, a jedynie co mogą zrobić, to odesłać opinię w tej sprawie, którą Stowarzyszenie Forum Recyklingu zleciło specjalistom. Poproszę kolejny slajd.
Właśnie, o tej właśnie opinii mówię. Zleciliśmy takie do eksperta biegłego z listy z sądu, ażeby wyraził opinię. Zadaliśmy dwa pytania, czy stacje demontażu podlegają temu przepisowi i czy prowadzą fizyczno-chemiczną obróbkę i czy w ogóle podlegają temu rozporządzeniu. W odpowiedzi, kolejny slajd. Proszę, kolejny slajd, ostatni już. To jest ostatni, przepraszam, myślałem, że jeszcze jest opinia, dołączyłem. W każdym razie z tej opinii wynika, że stacje demontażu nie podlegają pozwoleniu zintegrowanym. Ta opinia została w materiałach Państwu dostarczona, jest ona w tym pliku tych różnych pism i opinii. Także mamy sytuację taką, według opinii biegłych sądowych, według opinii większości środowiska, według nawet opinii urzędów marszałkowskich w rozmowach prywatnych, BIOS-u w rozmowach prywatnych, my nie podlegamy. Natomiast w opinii Departamentu Instrumentów Ochrony Instrumentów Środowiskowych no, podlegamy. I po rozmowie, po spotkaniu chyba dwa tygodnie temu z tym departamentem, jak również z Departamentem Gospodarki Odpadami, no, rozstaliśmy się tak przy swoich stanowiskach. Niemniej jednak ministerstwo poprosiło, ażebyśmy my udowodnili, że w innych krajach no, te stacje demontaży, które bazują na tym samym prawie unijnym, nie podlegają. Zbieramy te dokumenty, ale przecież jeżeli to wynika prosto z prawa, wynika z opinii biegłego, no to nie możemy bazować w naszym kraju na bazie interpretacji błędnej wydanej 10 lat temu i teraz ponosić z tego tytułu konsekwencji, bo jak tutaj przedstawi, czy pani mecenas Agnieszka Misiejuk, czy ktoś inny tutaj z tego grona, jakie są konsekwencje dzisiaj, no, konsekwencje są porażające. Dzisiaj nikt nie zmieni decyzji w ciągu miesiąca, dwóch, pół roku, trzech. To jest proces przynajmniej dwóch, trzech lat. Te decyzje, które dzisiaj są, były wydane najczęściej 2014, 2015, czasami 2013 i one kończą po 10 latach swoją ważność w tym roku, w przyszłym roku. I teraz ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy my zaczynali wszystko od początku, czyli od raportu początkowego, poprzez składanie wniosku i szukanie jeszcze jakichś tam wymyślanych batów na tą działalność, ponieważ dla tej działalności stacji demontażu nie ma. Tu jeszcze w tym jest drugi wątek i tu pewnie też część osób, które zgromadziło to spotkanie, dotyczy też magazynowania odpadów niebezpiecznych, gdzie przez wiele lat interpretowano te przepisy, że dotyczy to magazynowania przy instalacji, a nie magazynowania w procesie zbierania. W tej chwili ta interpretacja poszła dalej właśnie, żeby ograniczać te porzucone odpady niebezpieczne i w tej chwili każde miejsce zbierania, czytając tę interpretację, tę wykładnię Departamentu Instrumentów Środowiskowych, musiałaby mieć pozwolenie zintegrowane, jeżeli ma zdolność magazynowania powyżej 50 ton. I to może również dotyczyć, jeżeli ministerstwo stałoby na stanowisku w dalszym ciągu, że my prowadzimy fizyczno-chemiczną obróbkę, to również wszystkie punkty zbierania, które są w systemie pojazdów wycofanych z eksploatacji, podlegałyby również pozwoleniom zintegrowanym. To co ciekawe, jeżeli w ciągu roku nie zbierałyby te punkty powyżej 3000 ton tych odpadów, to decyzję wydałoby starosta, nie marszałek, który nie ma w ogóle doświadczenia, jeżeli chodzi o procedowanie pozwoleń zintegrowanych. To jest w ogóle czarna magia. Podejrzewam, że trafiłoby do którego starostwa, to być może po 5 latach zyskalibyśmy taką decyzję. Co ciekawe, dlaczego jeszcze mówię o tym 200 metrach kwadratowych dla stacji demontażu, które w obligatoryjnie musimy mieć i 200 metrach dla punktu zbierania. Otóż przejrzałem kilka wydanych decyzji, ponieważ zintegrowane pozwolenia są publikowane na stronach internetowych poszczególnych urzędów i mam no, zaskakujące informacje. W jednej decyzji czytam, że na 210 metrach może zmieścić się 472 tony odpadów niebezpiecznych w postaci pojazdu. 210 metrów, 472 tony przy założonej wysokości 1,5 metra. Czyli jakby się trafił wyższy, to chyba już nie był
mógł być parkowany. W innej stacji demontażu czytam, że na powierzchni 200 metrów kwadratowych może się zmieścić 9 ton. 9 ton. Widocznie przedsiębiorca bał się, żeby nie wpaść w pozwolenie zintegrowane i na wszelki wypadek pisał, że tylko 9 ton to może się uchroni od tego parametru, że może przetworzyć 10 ton na dobę. No, czytamy te same przepisy, urzędnicy wydają te same decyzje i jeszcze tutaj kolejny przykład też z tego samego urzędu podkarpackiego, to akurat wymienię. W innym przypadku na 2000 metrów kwadratowych przy 1,5 metra wysokości możliwości magazynowania jest 360 ton. Czyli to, co od iluś tam posiedzeń tych naszych zespołów mówimy o tym, że przepisy są nieczytelne, każdy interpretuje inaczej, jeżeli chodzi o liczenie objętości, pojemności magazynu, żeby obliczyć zabezpieczenie roszczeń, a teraz mamy, żeby obliczyć, czy podlegamy zintegrowanym, czy nie. W każdym razie dzisiaj mamy interpretację, że my prowadzimy fizyczno-chemiczną obróbkę, za chwilę będzie interpretacja, że każda stacja demontażu czy punkt przyjęć może pomieścić 50 ton i może też przetworzyć więcej niż 10 ton na dobę, bo tu nie ma parametru. Stacja demontażu nie jest maszyną, która ma parametr określony przez producenta. To jest czynnik ludzki, to są doby. Jeżeli dzisiaj przetwarzamy na przykład 3000 pojazdów w ciągu roku i przez 8 godzin dziennie, to znaczy, że w ciągu 24 godzin, bo o tym mowa, możemy przerobić ich nie 3000, a 9000, co daje wydajność zdecydowanie większą niż 10 ton na dobę. W każdym razie już te szczegóły to nie są aż tak istotne. Istotne jest to, co padło też na spotkaniu, które zorganizowaliśmy w ubiegłym tygodniu z urzędami marszałkowskimi, w zasadzie z osobami, które zajmują się przeglądaniem wniosków. I przekaz jest jednoznaczny. Należy zamknąć temat fizyczno-chemicznej obróbki w tą czy w tą stronę, bo urzędy też nie wiedzą, w jaki sposób to robić. Jedyne takie rozwiązanie, no to zmiana tego rozporządzenia. A żeby wyłączyć obróbkę fizyczną, można byłoby dodać fizyczno-chemicznej lub chemicznej, jeżeli chcemy uniknąć zarzutu, że ktoś prowadząc obróbkę chemiczną nie byłoby wymogu bez fizycznego działania, wymogu uzyskania pozwoleń zintegrowanych. No lub też drugi wariant, po uzgodnieniu oczywiście z ministerstwem, no ta wykładnia wiążąca na wniosek rzecznika, która by była dla nas korzystna, wówczas wszystkie urzędy marszałkowskie stosowałyby się do tego, bo innej drogi ja w tym momencie po prostu nie widzę, a już droga zamknięcia wszystkich stacji demontażu, gdzie ponad połowa trafia do szarej strefy, to w ogóle nie mielibyśmy zdolności, w ogóle te obowiązki przedsiębiorców, którzy wprowadzają pojazdy na rynek, nie miałby możliwości też wypełnienia tych swoich obowiązków i szereg innych. Są jeszcze inne konsekwencje i jeżeli tutaj pan Mikołaj, pan przewodniczący tej rady by mógł udzielić głos pani Agnieszce, to ona by jeszcze może powiedziała dwa, trzy zdania na temat, jakie są konsekwencje jeszcze dla urzędów marszałkowskich w przypadku, gdyby uznano, że decyzje, które są w obiegu, są wydane z naruszeniem prawa. Wówczas z tego, co ja wiem, to przysługuje przedsiębiorcom też możliwość wnoszenia o odszkodowanie, no, ale tu nie chodzi o odszkodowanie, tu nie chodzi o sądy, tu nie chodzi o pieniądze, tu chodzi o normalne prowadzenie działalności przez przedsiębiorców, którzy prowadzą ją 15, 20, 30 lat. Nagle ktoś mówi, nie będziemy tego mogli robić, bo ktoś zinterpretował fizyczno-chemiczne jako działanie fizyczne lub chemiczne. I na tym ja bym skończył swoją wprowadzającą wypowiedź. Mi się wydaje, że i tak już długo tutaj czasu zająłem. Przepraszam bardzo. Bardzo dziękujemy panie prezesie za rzeczową prezentację. No i jak już zostało powiedziane w uzupełnieniu, bardzo prosimy panią mecenas Misiejuk o zabranie głosu. Dzień dobry państwu. Bardzo przepraszam, że zostanę z tą kamerą, a jestem w dyrektorze. Pani mecenas, tylko mamy problem z głosem, bo zakłócenia są głosu. Jakby pani mogła spróbować coś zrobić z tym, żeby panią lepiej było słychać. Ja mam dosyć słabe łącze internetowe i pewnie to jest tym spowodowane. Teraz lepiej, tak? Trochę lepiej, tak.
Z tego powodu też nie włączam kamery. Jeszcze raz dzień dobry Państwu. W uzupełnieniu tego, o czym mówił Pan Prezes, my analizowaliśmy oczywiście skutki ewentualnych działań podejmowanych przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, zmierzające do czy to wygaszenia funkcjonujących decyzji, czy też wstrzymania działalności w oparciu o artykuł 300. 65 prawa ochrony środowiska, który mówi o tym, że można wstrzymać działalność przedsiębiorcy, który działa bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego. Gdyby WIOŚ-y poszły w tym kierunku, że przedsiębiorca, który dzisiaj działa w oparciu o decyzję sektorową i ma zapisane w tej decyzji możliwość magazynowania odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 50 ton, jak również możliwość przetwarzania odpadów w ilości powyżej 10 ton na dobę, i gdyby WIOŚ stwierdził, że to podlega pod pozwolenie zintegrowane, no to wiąże się z jednoznacznym stwierdzeniem, że decyzja, w oparciu o którą działa przedsiębiorca, została wydana z naruszeniem prawa. Oczywiście wiązałoby się to sporem. Gdyby ten spór rozstrzygnął się na niekorzyść przedsiębiorcy, to oczywistym jest, że w takim wypadku może on kierować swoje roszczenia odszkodowawcze w stosunku do organu, który taką decyzję wydał. Także to również trzeba mieć gdzieś tam na uwadze, że to nie mamy do czynienia ze zmianą przepisów. My funkcjonujemy w oparciu o przepisy, które są w obrocie od dłuższego czasu. Mamy ważne decyzje administracyjne zezwalające na prowadzenie takiej działalności, która dziś wedle tej interpretacji ministerstwa podpada pod pozwolenie zintegrowane i bez wątpienia przedsiębiorcy, których dotknie taka sytuacja, wstrzymanie działalności, będą kierować swoje roszczenia odszkodowania. Także to także rykoszetem odbije się na urzędach. Także też chcielibyśmy wyjaśnienia tej sytuacji. Uważamy, że to też podważa tę stabilność obrotu i pewność prawa, jeżeli zmienia się interpretacja przepisów i przedsiębiorca, który dotychczas działał w oparciu o zezwolenie sektorowe, nagle po niekiedy 20 latach swojej działalności dowiaduje się, że ta sama działalność bez zmiany przepisów, a tylko wskutek innej interpretacji, będzie wymagała podjęcia od niego nowych środków i uzyskania pozwolenia zintegrowanego. My nieraz słyszymy też od przedstawicieli administracji, że nie powinniśmy się obawiać tych pozwoleń zintegrowanych, bo też pozwolenia zintegrowane w przeciwieństwie do zezwoleń sektorowych, które są wydawane na 10 lat, dają możliwość działania w sposób nieterminowy. Natomiast proszę mi wierzyć, dla małego mikroprzedsiębiorcy uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, przejście przez całą tę procedurę jest naprawdę dużym obciążeniem, nie tylko finansowym, ale także takim angażującym firmę i no, nie ma tu możliwości przejścia tej procedury w krótkim czasie. Same przepisy zakładają, że pozwolenie zintegrowane będzie wydane w ciągu pół roku, a w praktyce rozciąga się to na długie lata. Proszę też pamiętać, że pozwolenie zintegrowane, wniosek o wydanie tego pozwolenia zintegrowanego musi się rozpocząć raportem początkowym. I mając na uwadze to, że my jesteśmy w tej chwili, przygotowujemy się do kolejnych wniosków o wydanie nowych decyzji, w związku z tym, że te nasze sektorowe w tym i w przyszłym roku będą wygasały. I mamy przepisy przejściowe, które nam zapewniają możliwość funkcjonowania do końca 2025 roku, jeżeli na 3 miesiące przed wygaśnięciem decyzji złożymy wniosek. No to mając na uwadze ten czas potrzebny na uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, przepis przejściowy nie daje gwarancji utrzymania firmy i możliwości prowadzenia działalności. Także na razie tyle. Dziękuję. Bardzo dziękuję za to uzupełnienie. No i teraz pytanie, czy pan przewodniczący będzie chciał jakoś podsumować i coś tutaj nam dodać swojego komentarza?
Jeśli mogę, dziękuję uprzejmie. Dzień dobry Państwu. Jeśli mogę, jedno pytanie ode mnie, być może mi to umknęło. Czy Państwo postulują działanie legislacyjne, jeśli tak, to jakie, czy też interpretacyjne dotyczące przepisów już obowiązujących? Czy ja może odpowiem? My postulujemy znalezienie jakiegoś sposobu, żeby wybrnąć z tej sytuacji. Domyślam się, że w tej chwili ministerstwo być może chciałoby z tej ścieżki zejść w jakiś sposób elegancki i pewnie szuka też pretekstu, chociażby to nasze pytanie, czy w innych krajach stosuje się pozwolenie zintegrowane. Dwie są drogi. Można zmienić rozporządzenie, to nie wymaga długiego procesu i to, co mówię, dodać, żeby mieli wszyscy święty spokój, że fizyczno-chemiczne lub chemiczne i wówczas by było jasne, że my tam nie podlegamy. Druga kwestia, bo tak samo dotyczy mechaniczno-biologicznego. Też można powiedzieć, że ktoś to mechaniczne tylko prowadzi działania, a my również prowadzimy mechaniczne działania na pojazdach. No z tego tytułu nikt od nas nie chce tych pozwoleń zintegrowanych, tylko z tej fizycznej. Fizyczne czytają, że my fizycznie coś robimy, no to troszeczkę nie tak. No to było 10 lat temu, no nie 10, 8, 2000 właśnie w 16 roku już, jak 2 lata prawie funkcjonowało to rozporządzenie, ukazało się takie objaśnienie przez nikogo niepodpisane i ignorowane przez prawników urzędów marszałkowskich między innymi, ale też i przy kontrolach. My byliśmy kontrolowani co roku, nikt tej kwestii nie podnosił, a nagle okazało się, że coś jest nie tak. No, to tak często bywa, zmienia się władza, zmienia się punkt widzenia i zmienia się też sposób kontroli, no ale to my jako przedsiębiorcy nie możemy ponosić skutków błędnej w mojej ocenie interpretacji. Ja to porównam troszeczkę z tym przykładem, gdzie rzecznik też bojował przez 6 lat. Spółka dwuosobowa jest według ZUS-u spółką jednoosobową. To jest to podobnie. Te fizyczno-chemiczne, nie, to jest fizyczne lub chemiczne. No, po prostu każdy na swój jakiś, nie wiem jaki tutaj cel miało dzielenie tego. Nie sądzę, żeby to było w kierunku zlikwidowania stacji demontażu. Być może jakieś inne, bardziej nieznane, nie wiem. Może są jakieś duże gracze, którzy chcą po prostu te małe podmioty z tego rynku usunąć. Także być może ministerstwo potrzebuje pretekstu, no, bo w tej chwili te interpretacje są na ekoportalu i coś trzeba z nimi zrobić. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan przewodniczący usatysfakcjonowany odpowiedzią? Tak, ja jestem usatysfakcjonowany i no, jeszcze wypowiedzi czcigodnych koleżanek i kolegów przed nami, ale ja już teraz pozwolę sobie w swoim imieniu, żeby później nie zabierać czasu, sformułować wniosek, żeby no, absolutnie zarekomendować pani rzecznik zajęcie stanowiska w tej sprawie, żeby i doszło do zmiany rozporządzenia oraz tej pisemnej interpretacji, poparcie tej zmiany rozporządzenia też pisemną interpretacją ze strony ministerstwa, żeby z takim postulatem pani rzecznik wystąpiła do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jedno zdanie tylko jeszcze. My mamy już w gospodarce odpadami komunalnymi zdiagnozowany i poparty przez ministerstwo Daniel Kiewa-Głową ogromną lukę inwestycyjną. Nie wiem jak u Państwa w stacjach demontażu, ale jeśli nawet tej luki teraz nie ma, to róbmy wszystko, żeby jej nie było nadal. Znaczy, dziękuję. Jeszcze odnośnie do tej luki inwestycyjnej. Już bardzo dużym problemem jest przejście tych nowych przepisów pożarowych z 2018 roku. Tu musieliśmy poograniczać magazyny, zmniejszyć ilości magazynowania w związku z dostępnością wody i tak dalej, i tak dalej. Także mamy bardzo duży problem w tej chwili z utrzymaniem tych małych ilości, bo czasami przyjeżdża samochód o większej masie i już patrzymy w komputer, że przekraczamy dopuszczalną masę, którą możemy magazynować. Także tutaj potrzeba utrzymania jak największego rozproszenia, bo zlikwidowanie w tej chwili 90% stacji demontażu no, doprowadzi do paraliżu. No, możemy zrobić taką akcję protestacyjną przez tydzień, nie wystawiać zaświadczeń, już będzie po prostu medialnie szum. Ale nie o to nam chodzi. Chodzi, żebyśmy rozmawiali za pośrednictwem rzecznika z rządem, bo ufamy, że rząd jest rządem rozsądnym.
Fan. Jasne. Dziękuję bardzo, panie prezesie. To teraz proszę o zabranie głosu pana Jakuba Smakulskiego, a w dalszej kolejności będzie pan Daniel Stawecki. Na samym początku chciałem tylko zadać pytanie, panie prezesie, które WIOS-y rozesłały, bo z tego, co pan mówił, chyba tylko Podlaski, czy jeszcze jakieś inne też rozesłały pisma? Właśnie w tej chwili to zaczyna się już skala większa. Mam w tej chwili Świętokrzyskiego między innymi. Wiem, że w Kujawsko-Pomorskim, tam koleżanka wie, że chyba już 10 firm otrzymało. To jest proces, który w tej chwili się rozpoczął. Być może po naszych spotkaniach znowu coś się wydarzyło i chwilowo wstrzymano. Natomiast no, należy oczekiwać, że to może być podczas kontroli weryfikowane pod tym kątem. Tu na razie te urzędy wysyłają informacyjnie. Jak Państwo zobaczyliście, to nawet nie ma jakichś decyzji. To jest taka informacja. Wiem też, że miejsca magazynowania tych odpadów, tu akurat przykład chyba olejów przepracowanych, też rozsyła Urząd właśnie Podlaski. Nie wiem, czy inne urzędy też to dostrzegły. Być może to będzie podczas kontroli weryfikowane. Tak więc no, wydaje mi się tak, że to, co było wskazane w fragmencie pisma o kwestii cofnięcia decyzji, powiem szczerze, bardzo chętnie bym się zmierzył z takim zagadnieniem, bo cofnąć decyzji, która ma nieodwracalne skutki prawne, nie można. To już z KPA wynika, więc trochę jakby moim zdaniem WIOŚ wyszedł poza swoje kompetencje i poza ten, zwłaszcza, że on nie jest wydającym decyzję, to już w ogóle, tak? Jeżeli organ wydał decyzję i uważa, że jest prawomocna, to WIOŚ nie jest od tego, żeby je uchylać. Co do zasady, może tak i co do idei. Ja też popieram, uważam, że temat jest odgrzewany co kilka lat, zwłaszcza jeżeli jest zmiana decyzji i kwestie pozwoleń zintegrowanych jak bumerang wracają do stacji demontażu pojazdu. Obecnie marszałkowie wydają sektorowe praktycznie na większe ilości, nawet do 15 tysięcy ton rocznie bez pozwolenia zintegrowanego, tak więc jest to zgodnie z przepisami. Ja tak uważam i takich decyzji dosyć dużo przerobiłem. Tak więc wydaje mi się, że tutaj jakby działanie mogłoby być takie, żeby jednak skupić się bardziej nie na kwestii interpretacji, bo powiem tak, interpretację uzyskamy jakąś, oczywiście zawsze za dotacją, że zależna jest od indywidualnych spraw i tak dalej. Sądzę, że najlepiej byłoby skupić się na jednak zmianie rozporządzenia bądź doprecyzowaniu go, tak? Żebyśmy jasno mieli napisane takie i takie instalacje, potrzebują takie i takie instalacje, nie wymagają pozwolenia zintegrowanego. Tak więc bo tutaj definicja fizyczno-chemicznego, powiem szczerze, my już mieliśmy takich kilka batalii, to podam przykład, już cofaliśmy się do interpretacji słownika polskiego, tak? No, fizyczno-chemiczny, jeżeli jest to z myślnikami napisane, tak już upraszczając, żeby nie wchodząc w jakiś taki naukowy język, są to człony równorzędne, a nie człony odrębne, czyli już to ministerstwo jakby dokonało w 2017 błędnej jakby interpretacji wykładni językowej, tak? No, tak jak mamy flagę biało-czerwoną, to nie, że flaga polska jest albo biała, albo czerwona. Nie, musi być i biały, i czerwony, tak więc tutaj w procesie stacji demontażu musi być proces i fizyczny, i chemiczny, który doskonale wiem, że chemiczny nie zachodzi, tak? Więc dla mnie jest to akurat proste i uważam, że tego się powinniśmy trzymać, aczkolwiek no, zamieszanie zaczęło się znowu robić, więc sądzę, że tutaj jednak skupienie się na doprecyzowaniu rozporządzenia, zwłaszcza, że tą ścieżkę mamy dosyć bardzo krótką, przy kwestii rozporządzenia i załatwienie tej sprawy raz na zawsze. Ja byłem na spotkaniu w ministerstwie, też to przedstawiałem i też jakby przedstawiłem argument, że żeby to doprecyzować i zamknąć temat, żebyśmy znowu go nie wracali z nim za kilka lat, tak? No bo się okaże, że za 10 lat znowu wrócimy z tematem pozwoleń zintegrowanych, bo będziemy odświeżać kolejne nasze decyzje, tak? Więc sądzę, że tutaj jeżeli działania pani rzecznik mogły być, to jednak w takiej zakresie inicjatywy zmiany rozporządzenia, interpretacje prawne, zresztą tą, którą nawet pan przytaczał z 2017 roku, gdzie też jest, uważam, że wadliwa. Na końcu też jest napisane, że niniejsza odpowiedź się stanowi wiążącej wykładni prawa, więc jakby ministerstwo samo sobie stwierdziło, że to, co powiedziało, to nie ma przełożenia w przepisach. Oczywiście
Nikomu nie życzę, żeby się później toczyć batalie w sądzie w tym zakresie, bo to nie o to chodzi, żeby do takiej sytuacji doprowadzać. Tak więc reasumując, uważam, że powinniśmy się jako tutaj zespół skupić na zmianie rozporządzenia, korekcie rozporządzenia i żeby tę sprawę jednoznacznie wyjaśnić na zawsze i zamknąć temat. Dziękuję bardzo. Ja jedno zdanie odwrócę, panie prezesie, panie Jakubie. Zgadzam się w 99%, tylko jedna drobna uwaga. BIOŚ ma prawo wstrzymać działalność i wydać taką decyzję. Co innego uchylić decyzję w obiegu, a co innego wstrzymać działalność. Ten artykuł 365 jest naprawdę groźny, jeżeli któryś BIOŚ zechce prowadzić tą sprawę. Oczywiście później jest proces odwoławczy i tak dalej, to, ale my nie chcemy się sądzić. Także tutaj panie Jakubie, BIOŚ ma takie prawo wstrzymać działalność na podstawie tego artykułu. No, tylko kwestia przesłanek tej wstrzymania działalności, więc no powiem tak, byłoby mocno, uważam, moim zdaniem kontrowersyjne, gdyby BIOŚ zakwestionował pozwolenie, zwłaszcza, że dostaje decyzję do wiadomości w momencie jej wydania i wtedy może wnieść swoje uwagi, póki jeszcze decyzja nie jest prawomocna. Jeżeli BIOŚ z takiej opcji nie skorzystał, to znaczy, że uznał, że decyzja jest okej. Okay, tak więc no byłoby to dosyć mocno kontrowersyjne działanie. Dziękuję bardzo. Teraz głos ma pan Daniel Stawecki, a w następnej kolejności będzie pani Agnieszka Lipniacka. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Witam serdecznie jeszcze raz wszystkich. Ja oczywiście też jak najbardziej chciałbym poprzeć ten postulat i tutaj wypowiadając się w imieniu Rady RIPOK i przede wszystkim zrzeszających instalacje komunalne, bo co by nie powiedzieć, to o pozwoleniach zintegrowanych możemy mówić dużo, natomiast można by ewentualnie w uzasadnieniu też przytoczyć te nasze problemy, którymi się borykamy, jeżeli chodzi o pozwolenia zintegrowane. Ja tylko przypomnę, my w tej chwili jako instalację procedujemy zmianę pozwolenia zintegrowanego, o które wnioski składaliśmy w roku 2019. Nasza głogowska instalacja piąty rok uzyskuje to pozwolenie, przy czym należałoby nadmienić, że wszystkie te instalacje, które czekają na otrzymanie zaktualizowanego pozwolenia, jednocześnie mamy już kilka wniosków aktualizacyjnych, więc chcielibyśmy ten urząd, który w tej chwili jest już na tyle niewydolny, że nie jest w stanie wydać nie w ciągu roku, dwóch, trzech, nawet czterech lat nie jest w stanie wydać pozwolenia zintegrowanego. Jak tylko dostaniemy pozwolenia, chcemy natychmiast składać następne wnioski, ponieważ my już działamy niezgodnie z przepisami albo prawa, albo decyzji. Musimy wybierać, wedle czego działamy i funkcjonujemy i ciągle lawirujemy między jednym a drugim. Więc tutaj dołożenie jeszcze tym urzędom, które w tej chwili już są tak niewydolne, jeszcze dodatkowego wydawania dodatkowych decyzji, a określmy to decyzji nowych, z którymi się nigdy nie spotkali, to będzie problem naprawdę mega. Nie dość, że nowi ludzie, dużo osób, które nie miały do czynienia z pozwoleniami zintegrowanymi, to jeszcze dojdzie nam w ogóle nowy sektor. To w ogóle już nie wyobrażamy sobie, gdzie w tym wszystkim odnajdziemy się my, więc też taka ewentualnie prośba, czy też sugestia, żeby w uzasadnieniu nadmienić, że też procedujemy i tutaj za pośrednictwem rzecznika też staramy się wspominać o tym problemie uzyskiwania i aktualności naszych pozwoleń zintegrowanych dla gospodarki odpadami komunalnymi i funkcjonowania wszystkich instalacji komunalnych, a jest ich blisko 170 w kraju i to jest problem naprawdę duży. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pani Agnieszka Lipniacka teraz ma głos, a w następnej kolejności będzie pani Joanna Dmowska. Dzień dobry. Ja powiem tak. Wydaje mi się, że powinniśmy pójść dwoma drogami, ponieważ droga objaśnienia jest krótszą, bo wbrew temu, co mówi pan Jakub, tu będzie zmiana rozporządzenia, ale prawdopodobnie będzie konieczne stanowisko Komisji Europejskiej, więc będziemy musieli czekać co najmniej 3 miesiące na to, żeby Komisja powiedziała, że ta zmiana rozporządzenia jest zgodna z prawem. Wydaje się, że objaśnienia byłyby tu łatwiejsze i szybsze do zrobienia. I ja akurat, tak jak pan Adam powiedział, może mniej mam do czynienia ze stacjami demontażu, natomiast ten problem faktycznie pojawił się w tej chwili przy zbierających odpady niebezpieczne. I to pojawił się problem z natury oczywiście znowuż technicznej, ponieważ rozporządzenie mówi o magazynowaniu powyżej 50 ton na dobę i o objętości 50 ton na dobę, tak, całkowitej objętości. Jak Państwo wiecie, we wnioskach podajemy maksymalne masy, największe masy i podajemy objętość. I teraz sytuacje są bardzo różne, ale mam na klienta, który zgodnie z operatem strażackim może w budynku
magazynować 9 ton, ale oczywiście, jeżeli policzymy objętość obiektu z powierzchni, tak licząc tylko, że odpady będą magazynowane w jednej warstwie z powierzchni, no to wychodzimy powyżej 50 ton. Czy taki klient ma uzyskiwać pozwolenie zintegrowane na ten magazyn? To jest pytanie, na które nie ma w tej chwili żadnej, nikt nie wie, jak odpowiedzieć na to pytanie i w jaki sposób, tak, ma organ to procedować, a jeżeli klient tak naprawdę złoży wniosek i zostanie to umorzone, bo organ stwierdzi, że ten wymaga pozwolenia zintegrowanego, no to Państwo wiecie, jak wygląda droga odwoławcza, ile czeka się w drodze odwoławczej na rozstrzygnięcie przez kolejne organy. Tutaj pani mecenas mówiła o stronie jak gdyby urzędowej. Ja bym chciała jeszcze zwrócić uwagę na jedną sprawę, jeśli chodzi o artykuł 226a ustawy o odpadach i ten sam artykuł, i artykuł też w POŚ-u, który mówi właśnie o przedłużeniu decyzji, jeżeli złożymy wniosek na 3 miesiące przed, to tam o pozwoleniu zintegrowanym nikt się nie zająknął. Tam jest mowa o pozwoleniach na wytwarzanie odpadów, jeżeli mówimy o POŚ, i zezwoleniach na zbieranie i przetwarzanie. I teraz pytanie jest, bo to mam w tej chwili taką sprawę u klienta, gdzie zdecydowaliśmy się, że część budynku będzie rzeczywiście traktowana jako pozwolenie zintegrowane i będziemy występować z takim wnioskiem, a plac, ponieważ jest mniejsza powierzchnia przeznaczona na odpady niebezpieczne, będzie szło w sektorowym, ale tak naprawdę nikt nie jest tam w stanie odpowiedzieć, czy 226a będzie miał zastosowanie. Czy ta decyzja w zakresie obecna sektorowa, w zakresie zbierania w tym budynku, bo wiadomo, że pozwolenie zintegrowane to jest co najmniej pół roku, tak? A tak jak tu Państwo mówicie, no 5 lat to już jest po prostu masakra, ale wiem, że to tak wygląda. No to czy przez te 5 lat ten przedsiębiorca będzie mógł prowadzić i WIOŚ będzie uznawał, że on ma legalną decyzję, czy też powie, że nie, ponieważ pozwolenie zintegrowane nie jest wymienione jako ten rodzaj pozwolenia, który przedłuża działalność sektorówki, tak? Oczywiście tu się można powołać na 48, że pozwolenie zintegrowane zastępuje zezwolenie i tak dalej, ale no Państwo wiecie, jak to wygląda. Każdy WIOŚ sobie rzepkę skrobie, tak? I no jest to problem. Natomiast jeśli chodzi o wstrzymanie działalności, to ja powiem gorzej. 365, jeśli chodzi o pozwolenia zintegrowane, nie mówi może. Tam jest obowiązek wstrzymania przez WIOŚ działalności w zakresie instalacji. Tak, więc tutaj jest tak naprawdę WIOŚ, który taką powziął informację, powinien z urzędu taką instalację wstrzymać. Oczywiście tam chyba jest, o ile sobie przypominam, możliwość wydania, że dostosowanie, tak, ale chyba nie dłużej też niż rok, gdzie mogłoby, nie ma tutaj, to przy 364, przepraszam, bo nie pamiętam tak z pamięci, że czy ten, wiem, że w jednym z tych była taka możliwość. A kwestia cofnięcia pozwolenia, no to i zezwoleń, które istniały, no to tak naprawdę to jest stwierdzenie wydania zezwoleń z rażącym naruszeniem prawa i wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska mają taką możliwość, bo są w ustawie o inspekcji, wręcz mają takie prawo o wystąpienie do organu wyższego rzędu o takie działanie. No, ja osobiście, będąc ostatnio na webinarium, usłyszałam od jednego z pracowników, że ma nadzieję, że WIOŚ tego nie będą robić, bo wtedy dopiero minister miałby problem, tak? Ponieważ większość pozwoleń wydawały marszałkowie, więc organem do stwierdzenia nieważności będzie minister. Choć być może, że wtedy ministerstwo musiałoby 2 razy się zastanowić nad tym, czy wydając taką interpretację, tak, że rozpatrujemy osobno fizyczne, osobno chemiczny, tak, skoro jest tam myślnik, to oczywiście jest, że ma być jedno i drugie, a nie jedno z dwóch, no, robi rewolucję, która nie powinna być zrobiona w taki sposób. Także ja, tak jak mówię, uważam, że powinniśmy pójść i w obie drogi, dlatego że szczególnie, że objaśnienia, i mówimy tutaj o KPA, mówimy o prawie przedsiębiorców, gdzie wszędzie jest napisane, pamiętajmy, tak? W przypadku wątpliwości organ rozstrzyga na korzyść, tak, nie ucieka się od tak, mamy przez 10 lat, tak, czy przez 15 lat mamy wydawane pozwolenia sektorowe, a nagle mamy w 2024 powiedziane, że to mają być zintegrowane. Natomiast jeżeli chodzi o miejsca magazynowania, panie Adamie, no to ja gratuluję temu organowi, który wydał 400 ton na 200 metrów i nie wiem, jak ministerstwo i WIOŚ to wyliczyło, bo z moich szacunków i tak jak ja przygotowuję wnioski, no liczy się 1-2 na samochody i mieści się
na 200 metrach tylko tyle i tyle samochodów, bo przecież nie wolno robić stosów, tak? A nawet gdybyśmy przyjęli 1,5 tony za samochód, to i tak raczej przy 200 metrach nie przekroczy się 50 ton, więc to już jest to już jest bardzo nadinterpretacja, nie wiem jaka prawa w tym kierunku, no ale tak jak powiedziałam, bardzo różnie WIOŚ-ie w tym zakresie podchodzą i organy. Dziękuję. To muszę jednak odwrócić, Pani Agnieszko. Niestety my przyjmując pojazdy, przyjmujemy różne pojazdy, nie tylko te lekkie, ale też i ciężkie. Czołg jest też pojazdem, waży 72 tony i zmieści się na 50 metrach. Także zostawmy tą pojemność, skupmy się na fizyczno-chemicznym i czy to poprawia, co jest dobrze zapisane, bo tak jest w dyrektywie, tylko źle jest czytane przez naszych urzędników. Dobrze, dziękuję bardzo. Teraz pani Joanna Dmowska mówi, a pan Marcin Witaszek się przygotowuje do głosu. Dzień dobry Państwu, nie wiem czy mnie słychać. Słychać. Tak, więc tutaj to, co mówiła moja przedmówczyni, to już w dużej mierze powiedziała to, co ja chciałam tutaj zaadresować pod tym, w tym temacie. Bardzo bym chciała, żeby tutaj też wybrzmiał ten punkt 5.5 tego rozporządzenia dotyczący właśnie kwestii magazynowania odpadów niebezpiecznych, ponieważ to też nie tylko jest kwestia teraz stacji demontażu pojazdów, ale wszystkich gospodarujących odpadami niebezpiecznymi, gdzie kwestia tutaj zmiany interpretacji bez zmiany stanu faktycznego i stanu prawnego ma w tej chwili po prostu czynić rewolucję, jeżeli chodzi o ryzyko regulacyjne. Także się zgadzam z tym, że tutaj artykuł 226a jest dosłownie literalnie interpretowany i tam nie ma słowa o pozwoleniach zintegrowanych, a z tej prostej przyczyny, proszę Państwa, że pozwolenia zintegrowane tak naprawdę nie są sektorowymi na jakiś czas określony, tylko są na czas nieokreślony, więc to jest oczywiste, że z istoty sprawy nie mogły się tam znaleźć. Po drugie, w POSiU, czyli w Prawie Ochrony Środowiska, jest inny tryb zmiany pozwoleń zintegrowanych, ale to jest wtedy, kiedy na przykład 216 jest potrzebna zmiana pozwolenia zintegrowanego podmiotu, który już takie pozwolenie zintegrowane ma, gdzie organ wtedy wskazuje po prostu taką potrzebę zmiany po analizie i w terminie 6 miesięcy po prostu zobowiązuje do złożenia odpowiedniego wniosku po prostu o zmianę tego pozwolenia zintegrowanego. Więc z natury rzeczy ten 226a nie dotyczy tutaj pozwoleń zintegrowanych. W ogóle nie ma kwestii przejścia tutaj z pozwolenia sektorowego na pozwolenie zintegrowane takiej bezpiecznej ścieżki prawnej, dlatego że tutaj już orzecznictwo poszło w tym kierunku, że pozwolenie zintegrowane nie jest pozwoleniem, jest to pozwolenie, które ma na celu prewencję, a więc tutaj tak naprawdę nie można tutaj rozpocząć działalności przed uzyskaniem tego pozwolenia. Czyli cały ten okres po prostu czekania na to pozwolenie tak naprawdę należy uznać za niezgodne z przepisami. Co do kwestii tutaj zmiany rozporządzenia, to oprócz tej notyfikacji, to ja tylko po prostu zwracam uwagę, że tutaj to, co się postuluje, żeby to zmienić, to w tej chwili, jeżeli się spojrzy na dyrektywę o tych emisjach przemysłowych, to tak naprawdę nasze rozporządzenie jest jeden do jednego przypisane po prostu z tego załącznika numer jeden. Więc tutaj w moim ocenie zmiana tego tutaj tylko dlatego, żeby uzyskać właściwą interpretację, nie jest z kierunkiem właściwym i po prostu prawdopodobnie tutaj właśnie taka będzie odpowiedź, że no zmiana tego zostałaby uznana za niewłaściwą transpozycję tego rozporządzenia. Więc ja tutaj jeszcze taką inną ścieżkę może bym wskazała. Przede wszystkim WIOŚ-ie to nie jest jakiś organ, który jest po prostu, nie wiem, autorytarny i działa na zasadzie inkwizycji. To jest organ, który w ramach po prostu pewnej hierarchii podlega odpowiednim organom nadzorczym, którzy także po prostu pilnują, jak ten organ interpretuje prawo i analizuje prawo w zakresie tutaj takim, powiedzmy sobie, ogólnym. Więc tutaj, jeżeli chodzi o WIOŚ, to na nim chyba, jeżeli chodzi o organ nadzorczy, który może po prostu nawet dokonywać takich inspekcji, kontroli nadzorczych, żądać wyjaśnień i tak dalej, jest KIOŚ.
A GIOŚ, czyli czy w takim układzie nie warto po prostu, żeby GIOŚ wydał określone wytyczne po prostu dla wszystkich GIOŚ, bo my nie działamy w jakiejś Polsce powiatowej, gdzie każdy GIOŚ sobie to może zinterpretować oddzielnie, tylko należałoby tutaj wtedy, aby GIOŚ jako ten organ nadzorczy nad wszystkimi GIOŚami wydał odpowiednie wytyczne w tym zakresie, które byłyby dla tego organu w tym trybie hierarchicznym wiążące. Tak, jak tutaj podchodzić do danego zagadnienia. Więc może warto byłoby się zastanowić tutaj nad taką ścieżką również właśnie tej hierarchii nadzorczej i tego po prostu trybu nadzorczego, aby właściwie organy tutaj, aby działały zgodnie z prawem i aby ta zasada legalności z KPA tutaj była urzeczywistniona. Dziękuję. Pani Joanno, ja jedno zdanie ważne. O to chodzi, że to właśnie GIOŚ sprzecza się z naszym na przykład GIOŚiem, bo nasz GIOŚ ma zdanie takie samo jak my. Tu mamy odwrotną sytuację. GIOŚ czyta prawo prawidłowo, koresponduje z ministerstwem, koresponduje z głównym inspektoratem i tam dostaje właśnie tą błędną interpretację. Także mamy tutaj problem troszeczkę inny. Lokalne władze, nazwijmy to jako GIOŚie czy urzędy marszałkowskie, interpretują prawidłowo, a z góry chcą nam narzucić błędne interpretacje. I tutaj przychylam się też do Pani głosu, że zmiana prawa jest raczej mało prawdopodobna, bo to jest dokładnie przypisane, o to walczyliśmy, żeby było przypisane, żeby te wszystkie procesy były wymienione, a z drugiej strony, jeżeli teraz zaczniemy grzebać w fizyczno-chemicznym, to być może przyznamy się, że to jest działanie, które właśnie obejmowało stację demontażu. Nie, to działanie nie obejmuje i tego powinniśmy się trzymać. I o taką wykładnię wiążącą za pośrednictwem rzecznika należałoby się ubiegać. To chyba jest jedyna droga i najszybsza droga uzyskania sukcesu. Dobrze, bardzo dziękuję. Pan Marcin Witaszek ma teraz głos. Dzień dobry Państwu. Ja reprezentuję Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu. Generalnie zgadzam się z tym wszystkim, co tutaj padło z ust moich przedmówców. Zgadzam się z interpretacją pana Adama w 99%, parafrazując też komentarz ad vocem. Mianowicie, jak rozumiem tutaj tematem, który spowodował te całe kontrowersje, jest rozumienie fizyko-chemicznych, tak, fizyczno-chemicznych z myślnikiem. W związku z tym tutaj ewentualny wniosek o zmianę tego rozporządzenia, jeśli doprecyzować i zamiast myślnika wstawić spójnik prawniczy i który będzie jednoznacznie oznajmiał, że to musi być czytane łącznie, byłby tą zmianą, która nie w stosunku do której nie zostanie podniesiony zarzut niezgodności z prawem europejskim, a utnie wszystkie ewentualne późniejsze interpretacje, bo jeżeli wystąpimy o samą zmianę interpretacji, co jest, czy taką oficjalną interpretację, która jest jak najbardziej też słusznym działaniem, bo powinniśmy działać dwutorowo, to jednak dobrze wiemy, że te interpretacje często mogą ulegać zmianom, więc zabezpieczenie tego w samym rozporządzeniu mogłoby być też ścieżką. Natomiast ja też chciałbym, nie wnikając też w te tematy prawne, o których to rozmawialiśmy i pełna zgoda z tym, co Państwo przede mną powiedzieli. Chciałbym zwrócić też na taki jeszcze jeden aspekt, może jakby to określić, społeczny. Tak jakby my jako producenci pojazdów i importerzy pojazdów współpracujemy ze stacjami demontażu w zakresie stworzenia sieci zbierania pojazdów. To wynika z prawa europejskiego i generalnie sieć zbierania pojazdów ma na celu stworzenie możliwości oddania wszystkim ostatnim użytkownikom pojazdów używanych takiego miejsca, w którym ten pojazd zostanie przetworzony w sposób bezpieczny zgodnie z przepisami. Pozwolenia sektorowe gwarantują w 100% zgodne z przetworzenie tego pojazdu, tego odpadu w postaci pojazdu w sposób bezpieczny i zdrowy, no tak, znaczy bezpieczne środowiska. I na tym nam zależy, stacje demontażu są kontrolowane. Ale stacje demontażu to są mikro, mali przedsiębiorcy w zdecydowanej większości. My mamy duże zakłady produkcyjne wśród naszych członków i wiemy, ile wymaga tak nakładu już jedna rzecz finansowego, tak, a druga organizacyjnego, przeprowadzenie procesu uzyskania, monitorowania postępowania zintegrowanego. Też tak, obawiam się, proszę mnie poprawić, jeżeli nie mam racji, ale
narzucenie takiego obowiązku, czyli dodatkowych kosztów w tej sytuacji gospodarczej, którą mamy, na stacje demontażu, na małych, mikro i małych przedsiębiorców, spowoduje, że część z tych przedsiębiorców, możemy dyskutować, czy duża, czy mała, po prostu zamknie, albo zupełnie zamknie działalność, albo co gorsza, zamknie działalność legalnie i przejdzie do szarej strefy, która tak nie daje nam tych gwarancji, które daje nam prowadzenie legalnego demontażu. Więc jakby tutaj ta interwencja jest ten jeden etap, który słusznie Pan Adam wspominał i Państwo, prawny, no ale jest też ten element pozaprawny, który też powinniśmy brać pod uwagę i wydaje mi się też będzie argumentem, który nam pomoże w decyzji i pomoże, jak rozumiem, Pani Rzecznik, w interwencji w imieniu przedsiębiorców prowadzących stację demontażu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i jeszcze Pani Joanna Dmowska, widzę, że chce coś uzupełnić. Tak, potem jeszcze chciałam tutaj, zamiast tutaj być może kombinować z kwestią myślnika i kwestii wspólnika i, co moim zdaniem i tak nie utnie tych ewentualnych spekulacji, które się od czasu do czasu, jak tutaj na podstawie tej historii widzimy, pokazują, bo to w zależności od tego, kto będzie interpretował, to tak to będzie wyglądało, to być może lepiej po prostu w tym zakresie postulować o zmianę przepisów tak zwaną przepisów transpozycyjnych. To znaczy, że jeżeli w przypadku, gdyby się okazało, że jest wydana dana decyzja sektorowa i tutaj jest potrzeba decyzji na pozwolenie zintegrowane, no to ścieżka czy procedura po prostu powinna być z góry jasno określona w sposób bezpieczny, taki, aby przedsiębiorca mógł sobie kontynuować dalej tą działalność. Natomiast ta zmiana po prostu mogła być dokonana w jakimś rozsądnym terminie. Tak jak tutaj mamy ten artykuł 216 POŚ dotyczący zmiany pozwolenia zintegrowanego, gdzie tutaj złożenie tego wniosku w określonym terminie 6 miesięcy tutaj pozwala na to, że ta kontynuacja tej działalności jest zachowana. Co do zasady w ogóle powinny być tego typu przepisy, bo w tej chwili ich nie ma. I wtedy tutaj to niwelowanie dawałoby też ryzyko regulacyjne, abstrahując od tego oczywiście, że Państwo nie chcecie tych pozwoleń zintegrowanych, bo to jest ścieżka dosyć długa i skomplikowana, ale docelowo pamiętajmy o tym, że pozwolenia zintegrowane są na czas nieokreślony, co i tak w ogóle zmniejsza ryzyko regulacyjne, ale w dłuższej perspektywie. Natomiast tutaj w ogóle sam fakt, że nie ma takiej ścieżki, takiej możliwości zmiany, bo dotyczy to tylko zmiany pozwolenia zintegrowanego, czyli trzeba mieć wcześniej pozwolenie zintegrowane, to już samo w sobie jest taką luką prawną, ponieważ jeżeli jest zmiana przepisów, to mamy przepisy przejściowe. Natomiast w przypadku na przykład, nie wiem, tutaj zmiany tych interpretacji, no to czegoś takiego w ogóle nie ma, tak? I w związku z tym tutaj ta ciągłość jest bardzo, ciągłość i kontynuacja tej działalności jest tak naprawdę bardzo niepewna, abstrahując od wszystkich innych argumentów, które tutaj zostały podniesione i które tutaj uważam za słuszne. Ale co do zasady też warto byłoby nad tym pomyśleć, właśnie nad taką ścieżką i tych przepisów właśnie w tym zakresie. Więc tutaj tylko tyle i aż tyle. I taka inicjatywa legislacyjna tutaj moim zdaniem byłaby dosyć cenna, także w kontekście tego tematu, o którym dzisiaj mówimy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Agnieszka Misiejuk teraz, a później będzie pan Smakulski jeszcze. Ja jeszcze krótko chciałabym się odnieść do słów mojej przedmówczyni. Ja pozwolę sobie nie zgodzić się z tym, co powiedziała pani Joanna Dmowska i myślę, że ze strony naszego środowiska prowadzących stacje demontażu zgody na takie rozwiązanie, ażeby w drodze jakichś przepisów przejściowych dać czas nam na uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, to akceptacji takich rozwiązań nie będzie. I tu w całej rozciągłości zgadzam się z panem Witaszkiem. Gro przedsiębiorców przymuszonych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego porzuci tę działalność i tej ścieżki zwyczajnie z przyczyn i finansowych, i organizacyjnych nie będzie w stanie przejść. My w recyklingu pojazdów i tak borykamy się z ogromną szarą strefą, a w momencie, kiedy zostaniemy przymuszeni do
zmian do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, ta szara strefa prawdopodobnie powróci do rozmiarów przed 10 lat, czyli do 90%. Także ja też ze swojej strony apeluję o to, ażeby stanowisko zespołu było takie, by rekomendować, wystąpić do ministra z wnioskiem o zmianę tej interpretacji. Też mam takie obawy co do tego, czy tak łatwo będzie zmienić interpretację, no bo trochę, bo trudno jest się wycofywać ze stanowiska, które już na piśmie zostało zaprezentowane, zostało rozesłane do urzędów marszałkowskich, do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Niemniej myślę, że w takim kierunku powinniśmy iść, ewentualnie też zastanowić się nad jakąś zmianą przepisu, być może właśnie w taki sposób, jak proponował pan Witaszek, ażeby dać możliwość ministerstwu wyjścia z tej sytuacji, powiedzmy sobie, z twarzą. Jeszcze jedna kwestia, którą poruszał pan Smakulski, a mianowicie to wstrzymywanie działalności. Ja bym nie bagatelizowała tej kwestii, bo rzeczywiście no my funkcjonujemy w oparciu o decyzje, które są w obrocie prawnym. W OSie prawie że co roku w większości stacji demontażu się pojawiają na kontroli, co nie zmienia faktu, że w momencie wydania takiej decyzji o wstrzymaniu działalności, ewentualne odwołanie będzie rozpatrywał GIOŚ. A z tego, co nam wiadomo, no te wytyczne właśnie do WIOŚ-ów idą z GIOŚ-u. Także liczyć się trzeba z tym, że GIOŚ decyzję o wstrzymaniu działalności utrzyma. Decyzja ostateczna wywołuje takie skutki, że przedsiębiorca będzie zmuszony do wstrzymania swojej działalności, a sprawiedliwości będzie mógł ewentualnie dochodzić w sądzie. Procedury sądowe są długotrwałe i przejście tej procedury, narażenie się na kilka lat sądzenia się, to myślę, że żaden przedsiębiorca nie będzie w stanie przetrwać tego. Czy ja mogę ad vocem? Proszę bardzo. Pani mecenas, może się nie zrozumieliśmy. Chodzi tutaj o jakąś dodatkową kwestię legislacyjną, tutaj abstrahując od tej sytuacji, którą mamy taką na przyszłość. To po pierwsze. Po drugie, proszę pamiętać, że tutaj nie tylko kwestia stacji demontażu pojazdu, ale także kwestia innych zbierających, tych, którzy mają te instalacje do zbierania powyżej 50 ton. Ja tylko zauważam, że już samą instalacja do zbierania, już sama instalacja w tym zakresie budzi bardzo duże emocje, dlatego co jest instalacją do zbierania. W związku z tym tutaj to też jest szerszy problem, gdzie też będzie kwestia tutaj, ja już przynajmniej mam z rynku i od przedsiębiorców izby bardzo dużo kwestii związanych z tym, że to dotyczy także tych, którzy zbierają odpady niebezpieczne i mają tutaj te place magazynowe, zwykłe place magazynowe powyżej 50 ton. Więc to nie jest tylko kwestia stacji demontażu pojazdu, tam też zaczyna się po prostu to samo, bo to jest, tak jak powiedział tutaj pan przewodniczący Małyszko, to jest kwestia związana z tym, że to jest cała akcja dotycząca odpadów niebezpiecznych erga omnes, czyli to będzie też dotyczyło wszystkich innych gospodarujących odpadami, którzy w tej chwili mają różne place w różnych miejscach i tutaj co jest instalacją do zbierania odpadów powyżej 50, odpadów niebezpiecznych powyżej 50 ton, też interpretacja jest bardzo różna i być może tutaj kwestia tego, że trzeba będzie, będą kwestionowane w tej chwili pozwolenia sektorowe, które mają przedsiębiorcy i będzie potrzeba tutaj uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych. I cały mechanizm, jak ewentualnie można wyjść z tej opresji tutaj, to też trzeba na to spojrzeć też szerzej w kontekście tego, że w przyszłości też tego typu sytuacje mogą mieć miejsce. Jeszcze tylko jedna kwestia dotycząca interpretacji, którą państwo tak mocno tutaj podkreślacie. Na początku była mowa i tutaj ktoś nawet cytował, interpretacja jako wykładnia autentyczna tutaj nawet ministerstwa, ona nie stanowi prawa, ona w żaden sposób, my nie mamy tutaj w Polsce prawa precedensowego. W związku z tym tutaj to jest tylko i wyłącznie pewnego rodzaju interpretacja. Ja znam po prostu przypadki, gdzie organ jeden mówi, a ja będę stosował, a drugi mówi, ja nie będę stosował, zresztą to miało miejsce do tej pory. No to jeżeli nawet będziemy wnioskować o tą interpretację, zmiany tej interpretacji, niezależnie od tego, jak tutaj ministerstwo chciałoby wyjść z twarzą z tego, no to przecież to i tak będzie później kwestionowane, bo każdy organ będzie mógł albo ją przyjąć, albo też nie. Więc jaki będzie po prostu sens oddziaływania takiej interpretacji?
No, trudno mi uwierzyć, żeby nagle tutaj organy zmieniły zdanie. W mojej ocenie trzeba szukać po prostu takich rozwiązań, gdzie to będzie wiążące dla organu, nawet tej kwestii tutaj, tej hierarchii, której organ też jest poddany, więc należy szukać takich rozwiązań prawnych, bo sama interpretacja i zmiana tej interpretacji to w mojej ocenie będzie za mało. Dziękuję. Dziękuję bardzo i zgodnie z zapowiedzią pan Jakub Smakulski. Zanim pan Jakub adwokat, jeszcze też muszę to wtrącić, bo to dość ważne. Otóż ja mówiłem o nieinterpretacji ministerstwa, tylko mówiłem o tej interpretacji wiążącej za pośrednictwem właśnie rzecznika, powołując się na prawo przedsiębiorców. Nie pamiętam artykułu 35 czy któryś. Kilka interpretacji takich zostało wydanych na wniosek. Ta interpretacja ogólną w rozumieniu przepisów prawa. Tak. Ja o tym mówię, żeby to było jasne, że to ona będzie jednak w sposób wiązać urzędy marszałkowskie. Natomiast druga kwestia, która pojawiła się podczas, co dla mnie jest nowe, podczas spotkania z marszałkami, to jedna z pań potwierdzi, muszę to sprawdzić, bo to było z piątku, że urząd nie może wydać pozwolenia zintegrowanego, jeżeli nie wynika to z przepisów rozporządzenia. Czyli w drugą stronę, że będzie naruszenie również pod kątem prawnym, jeżeli wyda się decyzję podmiotowi, który nie podlega pozwoleniu zintegrowanemu. Dla mnie jest to nowe. Dawniej do IPPC w tych wyjaśnieniach unijnych było napisane, że to nie powoduje przeszkody, żeby nie występować, tak zresztą byłem kiedyś uczony, ale to jest coś nowego. Też wymaga sprawdzenia. Dobrze, dziękuję bardzo. To pan Jakub Smakulski ma głos, a później pani Agnieszka Lipniacka. To tak na samym początku, jak już tak modnie ujmujemy, nie bagatelizuję kwestii wstrzymania działalności, tylko na podstawie dosyć długoletniego doświadczenia są to zjawiska występujące bardzo rzadko, więc chodzi o to, że zagrożenie takie jest, ale też musimy ocenić realnie to zagrożenie. Ja sądzę, że tutaj chyba w toku dyskusji bardziej kierujemy się jednak w tym, żeby zmienić to rozporządzenie. Ja sądzę, że tutaj, uważam, że inicjatywa pana Marcina Witaszka jest dobra, bo praktycznie moglibyśmy skorygować rozporządzenie, nie wchodząc w jakieś szersze komplikacje, nazwijmy legislacyjne, tak to nazwijmy, tak? Więc sądzę, że to byłaby metoda. No, tak jak wskazała pani Dmowska, no, interpretacja jest tylko interpretacją, którą ktokolwiek, z którykolwiek z tych będzie mógł podważyć. Nawet jeżeli zrobimy interpretację, stanowisko wiążące, tak, zgodnie z artykułem, który wskazał pan prezes Małyszko, no to co w momencie teraz z tymi wydanymi pozwoleniami dla stacji demontażu? No, są stacje demontaży, które mają wydane pozwolenia zintegrowane. No to co, będziemy im uchylać te pozwolenia? No, sądzę, że zmiana rozporządzenia jest takim kompromisowym rozwiązaniem, nie burzącym obecnego już stanu, tak, czyli ci, którzy już dostali pozwolenie zintegrowane, a wiemy, że takie stacje demontażu są, nie tylko stacje, ale również instalacje jakby na bazie tych interpretacji przepisów, a zmiana rozporządzenia w tym momencie powoduje, że będzie można następnych, w cudzysłowie, uchronić, tak, przed wydaniem takich decyzji, bo no też nie wyobrażam sobie procedowania teraz pozwoleń zintegrowanych dla stacji demontażu, zakładu przetwarzania, już nie mówiąc dla zakładów zbierających odpady, no bo to już jest jeszcze większa skala działalności, a praktycznie, nie oszukujmy się, 50 ton, no to przy zakładzie, no to jest żadna ilość, tak? No to nie są ilości, które by gdzieś tam w jakiś sposób były istotne i praktycznie na terenie każdego zakładu zbierającego te 50 ton spokojnie znajdziemy. Stąd moja sugestia, żebyśmy jednak te działania mocno skupili na kwestii zmiany rozporządzenia. Oczywiście o interpretacji wiążącą też możemy wystąpić, ale żebyśmy nie zostawili później sprawy na zasadzie, że mamy prowizorkę w postaci jakiegoś stanowiska i zostawiamy temat. Nie, uważam, że powinniśmy go jednak, on powinien się zakończyć tym, że korygujemy rozporządzenie, bo uważam, że ono jest no, dosyć nieszczęśliwie zapisane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Agnieszka Lipniacka.
Tak, tu popieram, że my mówimy o objaśnieniach prawnych, które są wiążące dla organów, tak, wszystkich organów, więc tu nie mówimy o kolejnym piśmie, które będzie zakończone pouczeniem, że to nie jest żadne, tak, żaden nie stanowi podstawy prawdy, tylko mówimy o objaśnieniach prawnych, bo tak się to nazywa i mamy już takie objaśnienia też między innymi pani rzecznik na polecenie czy na wniosek. Natomiast okej, możemy zmieniać rozporządzenie, tak, i może właśnie ta droga, żeby myślnik zastąpić i z punktu widzenia prawniczego jest właściwa. Natomiast tutaj dobrze pani Joanna powiedziała, że rozmawiamy, pan Małyszko wywołał temat pozwoleń zintegrowanych dla stacji demontażu, ale dla mnie też równie ważna jest właśnie ta kwestia związana nie ze stacjami demontażu, tylko z podmiotami, które mają zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych i tam zmiana rozporządzenia i niczego nie zmienia tak naprawdę, tak? Bo to tam to i w kwestii związanej z procesem nie ma znaczenia, tu ma znaczenie pojemność i kwestia, jak tą pojemność liczyć. I tu jakby to objaśnienie prawne w tej sytuacji jest tak czy inaczej konieczne i jest jedyną drogą, żeby organy wiedziały i w miarę stosowały jednolicie w całej Polsce te przepisy, bo tak jak mówię, no, spodziewam się bardzo różnych. Widziałam już wydane jedno pozwolenie zintegrowanego dla magazynu odpadów niebezpiecznych. Wygląda dziwnie, no ale okej. Natomiast no, musi być tu jasność, w którym momencie faktycznie mamy mowę o instalacji i przede wszystkim jak mamy podejść do objętości całkowitej, no bo wydanie pozwolenia, mówię, kiedy strażak mówi, że może być 9 ton i nigdy nie będzie 9, to ja nie wiem, czy to jest słuszne z koncepcją pozwoleń zintegrowanych. Natomiast ja bym może wskazała jeszcze trzecią drogę. Bo tu pan Adam powiedział, że to ministerstwo powiedziało, że państwo macie się w Unii Europejskiej zorientować, czy inne stacje demontażu pojazdów w Unii mają pozwolenia zintegrowane, a może należałoby poprosić, żeby ministerstwo wystąpiło o wytyczne, tak, o zapytanie do Komisji Europejskiej, jak należy, tak, no bo raz już wytyczne wydała komisja, skoro nagle Polska ma wątpliwości i nie wie, jak ma stosować przepisy tej dyrektywy, a zaraz będzie zmiana zresztą tej dyrektywy, która jest już klepnięta, tylko jeszcze nie opublikowana, no to może ministerstwo jako ta właściwa władza powinna zapytać, czy faktycznie takie rozumienie, no bo to jest też, wracamy do tego, że narzucenie nagle w Polsce stacjom demontażu, bo to akurat faktycznie stacje demontażu by były podlegały pod, to jest nieuczciwa konkurencja, to jest możliwe, to jest pozbawienie spełniania dyrektywy związanej z przetwarzaniem pojazdów i to ma bardzo szerokie konsekwencje. Wydaje się, że tu należałoby, żeby ministerstwo tak naprawdę no, zastanowiło się nad tym, że takie działania to spowoduje całkowity chaos w tym zakresie, całkowity. No ja sobie po prostu nie jestem tego do końca w stanie wyobrazić. Tak jak pan Adam powiedział, właściwie to zaczniemy mieć tylko szarą strefę bez żadnych legalnych stacji, bo tych, które zostaną tylko te, które mają już pozwolenia zintegrowane, bo miały strzępiarki i wtedy oczywiście podlegały, bo to nie wymaga żadnej dyskusji, że objęły sobie, tak, mają strzępiarkę, która podlega pod pozwolenie i objęły sobie pozostałą część tych działań, więc być może, że należałoby tutaj jeszcze zasugerować, że jeżeli ministerstwo ma wątpliwości, tak, czy nie umie, przepraszam, kolokwialnie czytać, to niech zapyta komisję i komisja wtedy, przypuszczam, że podtrzyma to, o czym rozmawiamy i co było w tych wytycznych, tych pierwszych, które pan cytował, że to ma być jeden i drugi proces, tak, a jeżeli jest fizyczna rozbiórka manualna, no to nie jest to ten proces, który ma podlegać pod pozwolenie zintegrowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan prezes Małyszko. Tak, ja chcę jeszcze tutaj troszeczkę dorzucić kłopotu do tych wszystkich wypowiedzi. Jak przypominam sobie sprzed chyba 8 lat na pytanie, skąd się wzięła taka lub, no to mi tłumaczono, że to chodziło w zasadzie nie o fizyczne działania w stacji demontażu, a o chemiczne, bo niektórzy chcieli prowadzić chemiczne właśnie unieszkodliwianie bez pozwolenia zintegrowanego, tłumaczą, że jest fizyczno-chemiczne, a on fizycznego żadnego działania nie prowadza. Dlatego też, jeżeli będzie wola ministerstwa i zrozumienie, to trzeba rzeczywiście tu usiąść i zastanowić się ewentualnie, jeżeli poszło ministerstwo w kierunku zmiany tego przepisu,
żeby też nie wylać dziecka z kąpielą, że może otworzymy jakąś tutaj drogę do uzyskiwania pozwoleń sektorowych dla przemysłu chemicznego, który w zasadzie no, powinien te decyzje zintegrowane otrzymywać. Co do Komisji Europejskiej, to podczas tej rozmowy Departamentu Instrumentów Środowiskowych te panie powoływały się na jakieś ustne uzgodnienia z Komisją Europejską, że tak, należy czytać fizyczne lub chemiczne, także nie mając pewności z tamtej strony, ja też nie będę taki gorącym zwolennikiem, żeby jakąś interpretacją, być może też błędną, Unii Europejskiej tu się posługiwać. Prawo w mojej ocenie jest czytelne i jasne. Fizyczne, chemiczne, nie jest fizyczne lub chemiczne. Tego powinniśmy się trzymać zarówno w przepisach unijnych, jak i w przepisach krajowych. Natomiast zawsze rząd może dołożyć coś więcej niż jest w tym rozporządzeniu. Tego Komisja Europejska nie zabrania. Nie może być mniej, ale więcej zawsze może być. I jeżeli zależy im na tym chemicznym, to mogą zostawić fizyczno-chemiczne, fizyczne i chemiczne, lub chemiczne, jeżeli chcą zostawić same chemiczne, żeby mieć pewność, że chemiczne będą objęte. To jest kwestia tylko rozmowy, czy to w formie wykładni, pozostawiając tak, jak jest, czy to w formie zmiany rozporządzenia. Przede wszystkim musi być wola i zrozumienie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Bez tej woli no, możemy trafić do sądu, a czy w tym czasie będziemy mogli prowadzić działalność, czy nie. To się okaże, stąd też gorący apel do pani rzecznik z inicjatywą. Być może jeszcze jutrzejsze spotkanie z panią minister coś nam otworzy i błyskawicznie notatkę do rzecznika przekażemy z tego spotkania, żeby naświetlić, jaki jest kierunek, jaki jest klimat. Tak jak to czasami odpowiadają, że mamy taki klimat, zobaczymy, jaki klimat mamy. I w ten czas mi się wydaje, że biuro rzecznika podejmie jak zwykle dobrą, właściwą decyzję w kierunku ograniczenia biurokracji i swobody działalności gospodarczej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Tak, właśnie chciałem o to prosić, żeby nam przekazać notatkę z tego spotkania z ministerstwem, bo no, jesteśmy ciekawi, jak to przebiegnie, co tam z tego wyniknie, jakie będzie stanowisko ministerstwa, jak ministerstwo będzie do tego podchodziło i jakie będą ustalenia. No i wtedy będziemy coś działać, tak? Czy tutaj Olu będziesz chciała coś dodać? Tak, przede wszystkim ja każdemu z Państwa bardzo dziękuję za opinię oraz za stanowisko. Panie prezesie Małyszko, bardzo dziękuję również za materiały, które Pan przesłał. I tutaj wśród tych materiałów to mam, widziałam właśnie tą notatkę z dnia 28 czerwca bieżącego roku i to jest notatka ze spotkania z przedstawicielami urzędów marszałkowskich, gdzie w punkcie 9 właśnie jest wspomniane spotkanie z panią minister w dniu jutrzejszym. I tutaj właśnie już pan uprzedził moją prośbę o przesłanie stenogramu oraz czy bądź notatki z tego spotkania z panią minister. I też będziemy zobowiązani, jeżeli... Tak, oczywiście na spotkaniu to jest jeden z punktów, jak wiecie Państwo, jest tak. Bardzo dużo wątpliwości z liczeniem zabezpieczenia roślin, szeregiem tematów. Chcemy żeby rozpocząć dyskusję na ten temat, ale chcemy na razie zgasić ten pożar, który jak zwykle w okresie takim wakacyjnym się pojawił. Ustawa z 2018 roku zajęła większości z Państwa wakacje po prostu. Musieliśmy pilnować tych. I teraz mamy kolejny znowu pożar w postaci właśnie tych pism, które do nas napływają. Oczywiście przekażę notatkę z tego spotkania. Będziemy zobowiązani. Bardzo dziękuję. I myślę, że jeżeli tutaj będzie wola współpracy, to być może nawet właśnie na forum rzecznika takie spotkanie należałoby zorganizować, żeby omówić z decydentami, no bo my ciągle na razie rozmawialiśmy na poziomie departamentu, a tu chyba trzeba już troszeczkę wyżej, bo z tego co wiemy, to zostało to klepnięte przez dyrekcję, czyli przez panią minister, ta wykładnia, bez może zrozumienia za szybko. I wiecie Państwo, odkręcić teraz tą sytuację będzie bardzo trudne. To powtórzę jeszcze raz. BIOSi, Urzędy Marszałkowskie zgadzają się z nami, ale mają z góry też na no, pewno trafioną interpretację tych przepisów. I mamy problem do rozwiązania. I całe szczęście, że mamy już nową panią rzecznik, mamy kontynuację tej działalności, możemy tutaj się spotkać i liczyć na pomoc
tej kwestii, zarówno ogólnej, jak być może też i indywidualnych przypadkach, jeżeli będzie dotyczyło to stacji demontażu, czy też zbierających odpady, bo w tej interpretacji ministerstwa również, nawet jeżeli nie będziemy podlegali przetwarzaniu, to proszę pamiętać, że w 2015 roku zobowiązano nas do zbierania odpadów i my również zbieramy odpady niebezpieczne, na przykład akumulatory. Jeżeli takie miejsce miałoby więcej niż 50 to również my, bez względu na to, jak się skończy ten spór o fizyczno-chemiczne, podlegalibyśmy tutaj tym pozwoleniom. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o te, no nie musimy zbierać i trzymać w jednym czasie i wyznaczać takiego magazynu na 50 ton. To całe nieszczęście, że tu mamy objętość wyrażoną w kilogramach, w tonach, tak? Objętość w metrach sześciennych zdecydowanie była łatwiejszym parametrem niż w tonach, bo ciężar właściwie różnych materiałów jest różny. Całkiem nieduży musi być magazyn na przykład zbieranie akumulatorów. To dosłownie kilka metrów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Co oczywiście rzeczniczka małych i średnich przedsiębiorców tutaj wspiera państwa przedsiębiorców w tej sprawie i my tu jako biuro zrobimy to, co w naszej mocy, żeby państwu pomóc. Jesteśmy umówieni, że czekamy na wyniki jutrzejszego spotkania, bo to nam tutaj wiele wniesie, pokaże nam, jaki jest stosunek ministerstwa do tej sprawy, jakie są kierunki działania i będziemy uzgadniać sposoby dalszego działania w tej sprawie. Czy pan przewodniczący chciałby na zakończenie coś jeszcze, jakiś głos podsumowania? Nie. No to dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Absolutnie zgadzam się, tak działajmy. Niech pan Adam, który jest w sprawie absolutnie zorientowany, trzyma rękę na pulsie i rzeczywiście jest realnym głosem tych przedsiębiorców, tutaj ma to wiodące działanie i zdanie. Dobrze, to tak robimy. Jesteśmy w kontakcie z panem prezesem Małyszko co do jutrzejszych spraw i będziemy dalej podejmować kroki. A dzisiaj dziękuję bardzo wszystkim państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję przewodniczącemu, dziękuję wszystkim członkom zespołu. Bardzo dziękujemy. Pozostajemy w kontakcie. Do zobaczenia. Dziękujemy.